Cześć, z tej strony Marcin, 33 zadanie z drugiego arkusza z książki Teraz matura z poziomu podstawowego, czyli wreszcie już ostatnie. Za 6 punktów, stereometry, jak to przeważnie bywa w tych dużo punktowanych zadaniach, bo jest dużo do liczenia, ale sami zobaczycie, że chyba nie będzie to aż takie proste. Po pierwsze, suma długości wszystkich krawędzi ostrzesłupa prawidłowego trójkątnego i tu się zatrzymamy. Skoro to jest prawidłowy trójkątny, to ten bok i ten bok są takie same, tak? Bo w podstawie jest trójkąt równoboczny. Wiedząc, że krawędź boczna tego ostrzesłupa jest dwa razy dłuższa, no to tu jest 2x. No to tam też jest 2x i tam też jest 2x. Tak? Od krawędzi podstawy trzeba obliczyć jego objętość. Prościzna, bo teraz wykorzystujemy to, że suma długości wszystkich krawędzi. Co to będzie? No, x, x, x. Pierwsza krawędź plus druga krawędź plus trzecia krawędź. No to jeszcze te krawędzie boczne, czyli 2x i 2x i 2x. To będzie równe. Tadam, 54. X plus x plus x to są 3x, 2x plus 2x plus 2x to są 6x, 3x i 6x to są 9x. Dzielimy to przez 9, a więc x równa się 6. Tadam, no to banał. Teraz już pójdzie z górki. Przynajmniej tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. Dobra, pierwsza rzecz, którą musimy policzyć, żeby policzyć objętość, to jest oczywiście 1 trzecia pola podstawy razy wysokość ostrosłupa. To musimy policzyć pole podstawy. To jest trójkąt równoboczny, a więc wzór jest a kwadrat pierwiastków z 3 przez 4. A jest szóstką. 6 do kwadratu 36. Pierwiastków z 3 przez 4. 36 się skraca z czwórką, jest 9 pierwiastków z 3. Poszło. Drugą rzeczą, którą będę potrzebował, to wysokość w moim trójkącie, która jest oczywiście a pierwiastków z 3 przez 2, czyli to jest 6 pierwiastków z 3 przez 2, czyli to jest 3 pierwiastki z 3. Po co? Ponieważ ja teraz będę musiał mieć taki trójkąt. Zielony, jasno-niebieski i czerwony. To jest nasza wysokość. Tu są 2x, czyli to jest 12. A to jest to, odtąd dotąd, tak? Bo my jesteśmy jakby w tym trójkącie, o. Tak? Przy czym to jak dobrze wiecie, wysokość w trójkącie w ostrosłupie prawidłowym trójkątny, wysokość ostrosłupa, dzieli wysokość w podstawie na odcinki 2 trzecie HP, a tu będzie 1 trzecia HP, tak? Czyli to jest 2 trzecie HP. Ale 2 trzecie razy 3 pierwiastki z 2, trójki się skrócą i zostanie 2 pierwiastki z 3. 3 pierwiastki z 2 powiedziałem, nie? 3 pierwiastki z 3 oczywiście mi chodziło. Tak, trójki się skrócą, pierwiastek z 3 razy 2 jest 2 pierwiastki z 3. Jak wyliczymy wysokość? No przecież h kwadrat dodać 2 pierwiastki z 3 do kwadratu równa się 12 do kwadratu. No to liczymy. H kwadrat przepisany. 2 do kwadratu 4, pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3. 4 razy 3, 12. 12 do kwadratu, 144, odejmujemy obustronnie 12. To znaczy, że h kwadrat równa się 132. Pierwiastek z tego, czyli h to jest pierwiastek ze 132. I ja go sobie tutaj ładnie rozpiszę. Przez 2. 132 przez 2 to jest 66. No, przez 2 to jest 33 i 33 się już nie, znaczy podzieli się przez 3, 11, 11, 3, ale to i tak wyjdą 2 pierwiastki z 3 razy 11 z 33. No. No to zmienimy kolor, żeby się to coś odznaczało. Liczymy naszą, a, tak jeszcze odgrodzimy, bo może się zmieszczę z tym. Liczymy naszą objętość, która jest równa 1 trzecia pole podstawy razy 1 trzecią przepisuję.
Polne podstawy to było 9 pierwiastków z 3 i razy wysokość. Ja tą wysokość napiszę tak sprytnie, dobra? Tą. Czyli to będzie 2 razy, a pierwiastek z 33 zapiszę jako pierwiastek z 3. Kurczę, muszę sobie miejsce zrobić. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 11. Tak? Bo to razem da nam pierwiastek z 33. Dobra, czyli nasza objętość równa się. I teraz patrzcie na magię. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3 i skróci się z tą trójką. Tadam! No, czyli nasza objętość wyjdzie 9 razy 2, 18 pierwiastków z 11. Koniec. Jeżeli na początku w tym zadaniu ogarniecie sobie rysunek, jeden punkt, ogarniecie, że x jest równy 6 i pododajecie to, a łatwe to było, sami widzieliście, drugi punkt, to później wiecie, że objętość to jest pole podstawy razy wysokość, bo macie to we wzorach. To możecie sobie policzyć pole podstawy, bo też macie we wzorach trójkąta równobocznego, trzeci punkt. Więc w tym zadaniu pierwsze trzy punkty są prościutkie. Później trzeba wiedzieć, co prawda, że to jest 2/3, tak, i tutaj odpowiedni trójkąt znaleźć, ale trzy punkty w tym zadaniu były prościutkie do zdobycia, moim zdaniem. A ty co o tym sądzisz? No właśnie. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Skończyliśmy wszystkie zadania z tego arkusza. Teraz chyba jutro będę jeszcze wrzucał zadania z darmowych korepetycji, a jutro już jest piątek. Kurde, robi się weekend, kiedy nie mam w ogóle czasu. No nic, na razie tyle zrobiłem w tym tygodniu. Postaram się wrzucić jak najwięcej jeszcze tych zadań dla Was, zwłaszcza, że matura się zbliża. Na razie, cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.